Panie profesorze, czy Polska w obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej może być liczącym się graczem na scenie europejskiej? Jak najbardziej. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie nasze znaczenie geopolityczne o wiele przewyższa nasz potencjał demograficzny, gospodarczy, no i niestety przewyższa też świadomość naszej elity politycznej. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tych szans, jakie przed nami stoją, ale te szanse to także zadania. No musimy dążyć do tego, aby doprowadzić do, czy działać na rzecz równowagi w tej wielkiej przestrzeni eurazjatyckiej i jednak większą wagę także położyć na ten czynnik, który bym nazwał geocywilizacyjnym. W chwili obecnej właściwie mamy do czynienia z takimi dwoma programami. Z jednej strony jest to program rosyjsko-niemiecki Zjednoczonej Eurazji. Ten program zakłada wyparcie Stanów Zjednoczonych z Eurazji i w ten sposób pozbawienie ich roli światowego hegemona. Z drugiej strony natomiast mamy do czynienia z programem, który by można określić jako Euroameryka, prawda? Czyli powiązanie Ameryki Północnej, bo nie tylko Stanów Zjednoczonych, z Unią Europejską, co pozostawia Rosję na uboczu. I to jest problem. To jest problem, dlatego że w chwili obecnej, oczywiście my żyjemy w tym przeświadczeniu dawnej potęgi Związku Sowieckiego, przede wszystkim w wojskowym znaczeniu. Także i obecna Rosja jest wielką, no drugą w świecie potęgą wojskową. Ale w sensie geopolitycznym musimy popatrzeć, jak to realnie wygląda. Rosja coraz bardziej jest państwem buforowym. Kiedyś powiedział Henry Kissinger, Rosja graniczy z Chinami, i jest to koszmar strategiczny. Rosja graniczy ze światem islamu i jest to koszmar ideologiczny. Więc jeśli Rosja zostanie poza naszym zainteresowaniem, to powstanie za jedną, dwie generacje problem. Co będzie w miejsce Rosji? Czy będziemy mieli do czynienia z wielkim blokiem chińskim, prawda, który już demograficznie połyka wschodnią część Rosji, mianowicie Syberię. Czy będziemy mieli do czynienia z wielkim blokiem muzułmańskim, islamskim, który też penetruje demograficznie Rosję, no, prawdopodobnie już za kilkanaście nawet lat połowa poborowych do armii rosyjskiej to będą muzułmanie. Jakie będą tego konsekwencje polityczne i militarne? Więc ja osobiście głoszę taką, zresztą nie nową już koncepcję. Musimy brać pod uwagę całą przestrzeń i północnoamerykańską, i eurazjatycką. Czyli tworzyć wspólnotę współdziałania, ale także i rywalizacji, na przykład w dziedzinie gospodarczej, naukowej, od Vancouver do Władywostoku. Oczywiście, żeby stworzyć taką konstrukcję geopolityczną, trzeba przyjąć zasadę równowagi tutaj w tym wielkim bloku. I myślę, że nieodzownym elementem do stworzenia takiej równowagi będzie integracja Międzymorza, naszego obszaru tutaj Europy, między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Wtedy właśnie taka przestrzeń składałaby się w sposób naturalny z czterech członów. Ameryka Północna, Europa Zachodnia zbudowana wokół osi Berlin-Paryż, następnie ta konstrukcja Międzymorza i Rosja jako czwarty człon. I tutaj będzie też w sposób niemalże automatyczny przywracany ten stopień równowagi. Te ciągoty, które w tej chwili obserwujemy na linii Berlin-Moskwa, prawda, mogą być i będą równoważone poprzez oś Waszyngton-Warszawa. I to jest to zadanie, które czeka nasze pokolenie jeszcze. I o co toczy się tutaj gra? Toczy się gra o przyszłość cywilizacji zachodniej. W tym starciu z blokiem muzułmańskim, z blokiem chińskim, te koncepcje
eurazjatycka czy euroamerykańska nie będą miały szans powodzenia w tym starciu, być może także i militarnym. Państwa leżące między mocarstwami w tak zwanym pasie sanitarnym są w stanie same stworzyć wspólny projekt, czy też muszą czekać na aprobatę tych wielkich? No, to co obserwujemy w latach 90. i na początku XXI wieku, to jest niestety niszczenie owego kordonu sanitarnego, prawda? Niszczenie Międzymorza. Krwawe wydarzenia wojny na terenie Jugosławii, inspirowane przez Niemców, krwawe wydarzenia na Ukrainie, inspirowane przez Rosjan. Polska jest także na celowniku takich negatywnych działań. One wypływają z krótkowzroczności i Berlina, i Moskwy. Dlatego, że nie stawiają sobie pytania, co będzie dalej, co będzie nawet po utworzeniu owej Eurazji od Władywostoku do Lizbony. Czy ten program, ten projekt, nawet zrealizowany, czy on sobie poradzi z nawałnicą muzułmańską, czy z podejmie rywalizację z Chinami, oczywiście na różnych polach, nie tylko gospodarczym. A więc konieczna jest szersza koncepcja i konieczne jest respektowanie zasady równowagi. Rosja mogłaby być konstruktywnym członem tej wielkiej konstelacji od Vancouver do Władywostoku, ale pod warunkiem, że uzna zasady równowagi sił i uzna prawo państw, narodów Międzymorza do decydowania o własnym losie, a to także będzie oznaczało zintegrowanie tego obszaru. Zresztą tutaj mamy przykłady historyczne, prawda? Bo idea Międzymorza, idea Federacji Środkowoeuropejskiej jest stara, ma już kilkadziesiąt lat. No ale musimy też niestety powiedzieć, że ci, którzy taki program reprezentowali, ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. No, możemy tutaj wskazać generała Władysława Sikorskiego, który w czasie II wojny światowej najwięcej zrobił na rzecz urzeczywistnienia tej Federacji Środkowoeuropejskiej. Zostały zawarte dwa pakty o przyszłej federacji, polsko-czechosłowacki i grecko-jugosławiański. No, ale generał Sikorski zginął w katastrofie gibraltarskiej. Później też mieliśmy, już po wojnie, prawda, rzeczników takiego rozwiązania już w tych elitach komunistycznych. No i kilka niewyjaśnionych, a czasami także i wyjaśnionych zgonów, bo niektórzy działacze, ci komunistyczni, byli aresztowani, postawieni przed sądem, skazani na karę śmierci, no i potem nastąpiła egzekucja. Trajczokostow czy Laszlo Rajk, Trajczokostow w Bułgarii, Laszlo Rajk na Węgrzech. W aktach oskarżenia przeciwko nim był punkt, że popierali ideę Federacji Środkowoeuropejskiej. Także Dymitrow, też z Bułgarii, no, zmarł oficjalnie w trakcie leczenia na terenie Związku Radzieckiego. Ostatnim politykiem z naszego regionu Europy, który ten program lansował, no, był Lech Kaczyński. A więc mamy tutaj niestety taką klamrę tych niewyjaśnionych zgonów. Kto działał, czym się kierował, no to rozumiem, że kierował się nienawiścią do tej idei. Niemcy dążą do ekonomicznego uzależnienia sąsiednich państw. Sądzi pan, że ta polityka mogłaby ulec zmianie? Myślę, że tak. Tu są konieczne argumenty w stosunku do Niemców, a takim argumentem może być poparcie Amerykanów dla idei integracji Międzymorza. I tutaj pod tym względem z pewnością Niemcy uznają, że ta idea jest słuszna, ponieważ odpowiada, no, interesom także najpotężniejszego mocarstwa na świecie, które, dodajmy, no, ma pod czujną obserwacją Niemcy. Nie tylko te inwigilacje, prawda, o których było głośno swego rodzaju, no, ale także stała obecność militarna Amerykanów także na terenie Niemiec. To są fakty, wobec których Niemcy, no, będą musiały
ustąpić. I trzeba tutaj też powiedzieć, że no niestety Niemcy nie zdobyły się na żadną pozytywną ideę polityczną. Już od wielu dziesiątków lat, prawda, no, ich idea integracji europejskiej to jest idea po prostu hegemonii niemieckiej nad tym obszarem. Hegemonii, która nie liczy się z interesami innych. No, los Grecji jest tego najlepszym dowodem. To, jak potraktowano i jak traktuje się Grecję. No tutaj dodajmy tylko, że ta pomoc, która jest kierowana jakoby na przezwyciężenie kryzysu greckiego, w 81% jest rozbierana po drodze. Między innymi przez banki niemieckie głównie, ale także i francuskie. Więc do Greków trafia zaledwie 19% tej pomocy. To mówią autorzy niemieccy o tym. No i jeśli mamy taką sytuację, to na pewno są potężne koła zainteresowane tym, żeby kryzys w Grecji trwał jak najdłużej, bo to się opłaca. Ścisła współpraca Niemiec i Rosji daje wymierne korzyści ekonomiczne obu tym krajom. To powoduje, że inne rozwiązania polityczne w Europie są skazane na niepowodzenie? Pozornie wydaje się, że tak, że jest dla nich korzystny, ale w ten sposób i Niemcy, i Rosja niszczą współczesny ład międzynarodowy. Pierwsza próba realizacji bloku kontynentalnego, według jeszcze tej wizji Haushofera, podjęta na przełomie lat 1939-1940, no, doprowadziła do kataklizmu wojennego, w którym ucierpiały zarówno Niemcy, jak i Rosja. A więc niech wyciągną właściwe wnioski z tej lekcji historii. A tutaj niestety jest problem, że no, nie chcą traktować historii jako nauczycielki życia.